ako cinema. Spytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Państwu i rozpoczynam audycję aktualności dnia. Przepraszam, chciałem zacząć od Krakowa, od Światowych Dni Młodzieży. Mieliśmy mieć połączenie z księdzem profesorem Janem Machniakiem, jeszcze omówić ten dzisiejszy dzień, ocenić, zebrać owoce poprzednich też dni, ale jakieś problemy z połączeniem. Może nam się uda w następnej części tej audycji. A teraz już połączenie i rozmowa z panem posłem Stanisławem Piotrowiczem. Witam serdecznie, panie pośle, na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże państwu. Szczęść Boże. Chciałbym do takiej sprawy się odnieść. Można powiedzieć, tak to oceniam, że bunt pewnych prawników, pewnej grupy prawników na tle sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Otóż taką wypowiedź znalazłem. Sędzia, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek mówi tak: powiem ze smutkiem, stwierdzam, że nic mnie w działaniu Komisji Europejskiej nie zaskoczyło. Mówię ze smutkiem, bo wolałbym, żeby Polska nie była przedmiotem tego rodzaju dyskusji w Brukseli, a bez zaskoczenia, bo wobec ewidentnego łamania prawa w Polsce komisja nie mogła pozostać bezczynna. No, mówi to sędzia, mówi to rzecznik KRS-u. Jak to rozumieć? Wiemy, że są też jakaś tutaj grupa się utworzyła, która planuje pewne przedsięwzięcia w przyszłości również tworzyć i występować publicznie przeciwko państwu polskiemu, tak można powiedzieć. Pan sędzia Żurek łamie pewne standardy. Wykracza poza swoją rolę rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa. Zresztą publicznie panu sędziemu zwracałem na to uwagę. Zwracałem uwagę również na posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia ponad najważniejszy. Jestem członkiem. Ta wypowiedź świadczy o tym, że pan sędzia uprawia czystą politykę. I jednocześnie powołuje się na konstytucję. A w konstytucji jest zapisano, że sędziowie są apolityczni. Apolityczni to nie znaczy, że nie mają poglądów politycznych. Są ludźmi, ale nie mogą z tymi poglądami się afiszować, obnosić i prezentować tych poglądów. Na tym apolityczność polega. Pan sędzia Żurek od pewnego już czasu bierze aktywny udział w grze politycznej. Stał się politykiem, pewnie bardziej niż sędzią. Poszedł w tym zakresie ślady pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. Jeżeli mówimy o sytuacji sądownictwa w Polsce, to trzeba mieć na uwadze, że używa się w dyskusji ze strony środowisk sędziowskich używa się argumentu podobnego jak w walce o Trybunał Konstytucyjny. Powiada się o, że jaką wielką wartością jest niezależność sądu, niezawisłość sędziowska. To prawda, to są wartości. Ale powiada się, że to wszystko dla dobra obywateli. Tymczasem prawda jest zgoła odmienna. Tu nie o prawa obywateli, o dobro obywateli chodzi, a chodzi przede wszystkim o zaangażowanie polityczne.
I dziś coraz bardziej staje się to czytelne i chyba jasne dla obywateli. Trybunał Konstytucyjny nie zabiega o konstytucję, o prawa człowieka i prawa obywatela, ale Trybunał Konstytucyjny stał się narzędziem w rękach opozycji. Również część środowiska sędziowskiego, znaczna część środowiska sędziowskiego stoi po tej stronie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek zmian w Polsce. A więc te środowiska bronią starego układu, bronią establishmentu III Rzeczpospolitej. To coraz wyraźniej wynika. Żeby tak nie być gołosłownym, to pod tymi szczytnymi hasłami obrony niezależności, niezawisłości kryje się taka treść. Oto zacytuję wypowiedź. O czym my się tutaj dowiadujemy? Sądu Najwyższego pani profesor Gersdorf. Która stwierdza tak. Zagrożeniem dla niezawisłości sędziowskiej jest prawo ministra do zmiany siedzib sądów i granic okręgów sądowych. Zagrożeniem jest wgląd ministra do akt sądowych. Zagrożeniem dla niezawisłości sędziowskiej jest to, by oskarżycielem przed sądami dyscyplinarnymi dla sędziów był prokurator. I osądźcie Państwo sami, czy tego rodzaju działania to służą dobru obywateli, czy też godzą w dobra obywateli. Dla mnie ewidentnym jest to, że żadna władza, w tym również i sądownicza, nie może pozostawać za jakąkolwiek kontrolą. Każda władza winna być kontrolowana. Na tym polega konstytucyjny podział władz, ale i równowaga władz. A żeby ta równowaga mogła się zmaterializować, ta równowaga, o której napisano w Konstytucji, no to muszą być odpowiednie narzędzia. I jeżeli chodzi na przykład o postępowania dyscyplinarne, no to przecież dziś sytuacja wygląda w ten oto sposób. Sędziowie oskarżają sędziego i sędziowie wydają wyrok. A więc wszystko odbywa się we własnym sosie. Jeżeli prokurator zwróci się o uchylenie immunitetu jakiemuś sędziemu, no to również sytuacja jest tego rodzaju, że sędzia będzie o to wnosił przeciwko Mówiliśmy, że oni się boją. No, orzeknie, czy tego immunitetu pozbawić, czy też nie. Jeżeli sądy, stwierdzi, że żeby immunitetu nie że pozbawiać, zawiorą to im kulturę, jest bezsilny. Sądy. I tu można powiedzieć, że w postępowaniach dyscyplinarnych mamy do czynienia z dwoma postawami. Z jednej strony środowiska bronią się przed tym, ażeby immunitet był uchylany. Nie tylko z tego względu, nawet jeżeli uznają, że w konkretnej sytuacji powinien być uchylony, to obawiają się precedensu. Jeżeli ja dziś, jako sędzia, przyczynię się do uchylenia sędziemu, który zawinił, to w przyszłości może mnie to spotkać. Sądami, w związku z tym lepiej nie stwarzać takiego precedensu. I dlatego tak rzadko spotykamy się z uchylaniem immunitetu. Nagłosił, dalej o zaangażowaniu politycznym sądu Janek może świadczyć to, ale prawdę mówi, stanowisko że to, wypowiedź Żydzi w sędziego internet, Macieja Strączyńskiego, prezesa Stowarzyszenia ludzi Sędziów Justicja, który wypowiedział się w ten Facebooku sposób. Jeżeli władza polityczna, jak on to użył sformułowania, stronę na Trybunał Konstytucyjny, bo, to będzie miała 10 no tysięcy właśnie sędziów przeciwko sobie i bo poza lubią prawicowców. To jest wypowiedź sędziego, który z natury rzeczy winien być apolityczny. Nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Dziś obywatele mogą się po raz kolejny przekonać, że nie chodzi wcale o prawa człowieka, nie chodzi o prawa obywatela, nie chodzi o konstytucję i praworządność. Chodzi o to, żeby określona grupa ludzi w Polsce miała się dobrze. Żeby dobrze miały się środowiska sędziowskie, ale i jednocześnie, żeby dobrze miały się te środowiska, które czerpały z III Rzeczpospolitej w sposób nadmierny. Chodzi o cały establishment, chodzi o spadkobierców minionego systemu. Proszę zwróćmy was uwagę na to, że proszę to was właśnie dawnego systemu wymiar sprawiedliwości bronił. A żeby nie być gołosłownym, no to odwołam się znowu do pewnych faktów. Przecież do dziś nie osądzono tych, co strzelali do górników na wybrzeżu w 70 roku. O, proszę bardzo. A jeżeli to w nieznacznym tylko zakresie. A przypomnę, rozstrzelano tam wtedy na ulicach
44 osoby, a 1160 zostało rannych. Nie osądzono twórców stanu wojennego. Mało tego, to już nieraz o tym mówiłem, że twórcę, głównego twórcę tego stanu wojennego, generała Jaruzelskiego, przecież pochowano nie tak dawno z honorałami państwowymi. Nie osądzono wielu zbrodni politycznych. W szczególności nie osądzono przecież wszystkich sprawców zabójstwa księdza Jerzego Popieluszki. Osądzono tych bezpośrednich wykonawców, a tych zleceniodawców przecież nie. I tak dalej, i tak dalej. Trybunał Konstytucyjny jaką jeszcze rolę odegrał? Nie tak dawno, bo przecież w kwietniu, o tym też chyba już mówiłem na antenie tego radia, wydał takie postanowienie, mocą którego nie można przeprowadzić lustracji sędziego, który okazał się kłamcą lustracyjnym, i jeżeli środowisko sędziowskie, sąd dyscyplinarny, takiego immunitetu sędziemu nie uchyli. A więc Trybunał Konstytucyjny zablokował, orzeczeniem sprzed roku, zablokował lustrację sędziów. Występowałem wtedy z ramienia Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Aby chcieli. Jakież było zdziwienie wszystkich uczestników. U nas sprawa o spadek. Otóż to Janku Witku. Wieloletnie ugruntowane razy zdawała. Szukają, ja widzę, sądów apelacyjnych każdej szpileczki, żeby cofnąć. Postanowienia ja tak ostatnio wykazałam, ponieważ oni głośno czworo linię orzeczniczą, że oto dla o to chodzi, czy o to chodzi? Bo powiedzieliście, że chodzi o jedno. Nie potrzeba mu udzielać to więc 25. Wszystkie sędzia wziął postępowania, tę sprawę jeszcze raz. Trybunał Konstytucyjny postanowił przeanalizować inaczej. Nie, od tej pory potrzebna będzie zgoda sądów dyscyplinarnych na to, żeby kłamstwa lustracyjnego pociągnąć do odpowiedzialności. No i dzisiaj wiemy przecież o co chodzi. Mało tego, reperkusje tego orzeczenia są daleko idące. Tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Bo chodzi tu nie tylko o przyszłość, ale wszyscy ci, którzy do tej pory zostali uznani za kłamców lustracyjnych i ponieśli określone konsekwencje, mają prawo do wzruszenia, wznowienia postępowania i oczywiście mogą być teraz uznani, może być im immunitet nieuchylony, mogą ubiegać się o powrót na dotychczas zajmowane stanowiska i o wypłatę zaległych wynagrodzeń za czas, kiedy nie orzekali. A więc pokazuje to pewien ścisły związek środowiska sędziowskiego sądów powszechnych ze środowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Proszę. Towarzystwo wzajemnie się wspiera, nie walczy o interesy obywateli, a walczy o własne korporacyjne interesy i walczy również o ochronę tych, którzy czerpali nadmierne korzyści z dawnego systemu. No i ciągle roznieca ten ogień, że tak powiem, bo tu już zaczynało być się uspokajać sprawa, prawda? To jednak tutaj ten dmuchanie w te żarzące się węgła i znów ten ogień się rozpala, bo jest tutaj mówienie, no nie wiem czy to jest straszenie, ale że będzie strajk. Jeżeli się strajk nie uda, no to może jakieś zwolnienia, tak zwane choroby dyplomatyczne, chociaż tutaj sędzia Żurek mówi, że to odpada, bo nie jest zwolennikiem tego typu rozwiązań, ale mamy scenariusze A, B, C i D, mając nadzieję na to, że rząd się opamięta, jednak te scenariusze są. Czyli to jest no, bardzo jasne stawianie ultimatum i straszenie, prawda? Zastraszanie. Strajkiem. To pokazuje, że środowiska sędziowskie dały się w politykę i nie przestrzegają trójpodziału władz, na który się tak często przecież powołują. Sędziowie są wyalienowani ze społeczeństwa. Przecież to jest uderzające, że oczywiście ocena uogólniająca jest zawsze dla jakiejś części krzywdząca, bo są przecież też i przyzwoici sędziowie. Ale niektórzy uważają, że oni stanowią tą lepszą grupę społeczeństwa. Oni są ponad społeczeństwem. Należy się im szacunek, uznanie, wara komukolwiek od jakiejkolwiek krytyki środowiska sędziowskiego, wara od krytykowania orzeczeń sądowych i coraz dalej idące aspiracje. Między innymi pamiętam takie konferencje Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa parę lat temu odbywała się we Wrocławiu. I tam właśnie przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa z Polski jako przykład braku niezawisłości i niezależności sądowej podkreślał to, że w Polsce mamy dramatyczną sytuację, bo to o przyznaniu budżetu sądom decyduje władza ustawodawcza i wykonawcza.
No i oczywiście spodziewali się, że ci przedstawiciele rad sądownictwa z Zachodu oczywiście oburzą się, jak to niedopuszczalne, ale oczywiście i tak dalej. Tymczasem okazało się, że tym na Zachodzie Europy, w tych demokratycznych państwach w ogóle do głowy takie żądania nie przyszły. Uważają, że na tym polega podział władz. W ogóle do głowy im to nie przyszło, żeby można czegoś takiego oczekiwać. A zatem te oczekiwania sędziów polskich wykraczają poza ten status, ponad ten status, który jest w demokratycznych państwach, mają jakby wyidealizowany obraz świata zachodniego. I niebezpieczeństwo polega na tym, że w krytyce rządzących w Polsce dziś nie odnoszą się do konkretów, tylko używają ogólników. O zamachu na niezależność, o zamachu na niezawisłość sędziowską, a nie precyzują, o co chodzi. Bo gdyby to doprecyzowanie... No myśmy sprecyzowali, o co chodzi, bo oni... No to tak, tak, coś tak. Was tak bulwersuje. Przecież takie rozwiązania są wszędzie w cywilizowanym świecie. Więc dlatego używa się takich ogólników. No i oczywiście to środowisko uczestniczy w arenie międzynarodowej w szkodzeniu Polsce poprzez przedstawianiu zniekształconego obrazu państwa polskiego. Ale dziś kto władza, służy, która posiada legitymację demokratyczną, jest determinowana. Ale chcemy też, żeby to nasze zdeterminowanie spotkało się Pary z zrozumieniem obywateli. I Trybunał Konstytucyjny i sędziowie. Dziś Pary oszust styczny. Natomiast i Trybunał Konstytucyjny broni i sędziowie. Zupełnie czego Pary innego, mimo że prawami człowieka i Trybunał i Konstytucyjny się i sędziowie. Na Polsce, robiąc kropkę, panie pośle, ale możemy żyją powiedzieć, że to zagraniczone. Mamy jeszcze tak tematy, że skoro pojawiają się scenariusze A, B, C i D, rząd na pewno znajdzie świetne również odpowiedź na tego typu scenariusze, że po prostu nie da sobie tutaj, że tak powiem, to innego, wytrącić. Zgrzytają za plecami Jezusa, kto prowadzi go 2000 lat temu do śmierci. Zdecydowana większość obywateli oczekiwała reformy wymiaru sama sobie idź za aresztu. Naród jest niezadowolony z funkcjonowania sama sobie siebie na pal. Ukrzyżuj siebie. Sama. A my będziemy dalej śledzić, rozmawiać na ten temat. Ja tylko przypomnę, chciałem pana posła poprosić o komentarz właśnie do wypowiedzi tutaj sędziego rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa. I myślę, że ona nie była warta dlatego, że była przepiękna w sensie tutaj merytorycznym, ale po prostu była no, zaskakująca, więc na pewno komentarz do niej jest bardzo potrzebny i na czasie. Panie pośle, dziękuję bardzo za wypowiedź. Pozdrawiamy serdecznie. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże Państwu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był prawnik, pan poseł Stanisław Piotrowicz. Dziękujemy za rozmowę. Za chwilę kolejny temat.